Ostatni berserker, który dzisiejszego wieczoru wszedł do klatki, kategoria półciężka, pas na szali, a ten pas należy do Tomasza Narkuna, który jest 2 lata starszy od swojego rywala. Jest również wyższy, dysponuje lepszym zasięgiem. Także zdaniem bukmacherów jest sporym faworytem w pojedynku z Ibrahimem Czużigajewem. Pełne skupienie z jednej i drugiej strony. Narkun sfokusowany, Czużigajew uśmiechnięty, prowokacyjnie zerkający w kierunku aktualnego czempiona. Sędzią tego pojedynku Tomasz Bronder. Przypominamy, starcie mistrzowskie, a więc walka zaplanowana na dystansie 5-rundowym. Nie jest gotowy na moją szybkość. Tak zapowiadał ten pojedynek Czużigajew. Jeszcze widzimy, że ci sędziowie, którzy na dole przed chwilą się pojawili, będą sędziować ten pojedynek na kartach punktowych. Rozpoczynamy. Złote rękawice mistrzowskie Tomasz Narkun, niebieskie Ibrahim Czużigajew. Pojedynek mistrzowski, czyli 5-rundowy, ale Czużigajew naprawdę świetnie, zawsze świetnie prezentuje nam się na początku tych pojedynków, kiedy jest ten dynamit, ale i on rusza mocno. Wie, że początek tego pojedynku to będzie jego szansa, już zaczyna szukać tej parterowej gry Tomasz Narkun. A dlatego szuka tej parterowej gry, że zderzył się już raz z pięścią swojego przeciwnika. To od razu po tej akcji Czużigajewa poszło to sprowadzenie. I teraz nawet próbuje wciągnąć się, wskakując na rywala do gardy Czużigajewa. Ten cios musiał potwornie zaboleć. Odczuć Tomka Narkuna. Rozrywa klinczy Czużigajew. To jest jego moment. Zamyka pod siatką żyrafę. Czużigajew to świetny, naprawdę świetny bokser. I to właśnie w tym momencie. A teraz bardzo, ale to bardzo mocne kopnięcie ze strony Czużigajewa. Ależ piękna to była akcja. Zasygnalizował prawą rękę, kopnął potwornie mocno nogą na łydkę swojego przeciwnika. Pierwsza runda i ten boks. To ma być bardzo trudny moment dla naszego reprezentanta. I rzeczywiście, tak to jak do tej pory wygląda. Piekielnie szybki na tle Narkuna jest Czużigajew. Poluje tą prawą ręką, szuka dystansu lewym prostym, by później właśnie prawym zaskoczyć Narkuna. Wydaje się zranionym być Tomek Narkun. Spójrzmy na jego lewe oko, bardzo, ale to bardzo precyzyjnie bije lewą ręką Czużigajew. On cały czas trzyma tą walkę na dłuższym dystansie. Pamiętajmy też, że gdzieś może wystąpić taki syndrom najedzonego kota. Kiedy ktoś przez 6 lat jest na tronie, to wydaje mu się, że już ci rywale nie mogą się pojawić, że ci pretendenci nigdy nie sprawią problemu i może gdzieś Tomek Narkun tak też po co do tej walki. Budzi się nam Tomasz Narkun, ale też bardzo czujny Czużigajew. On tylko czeka, żeby się kiwnąć raz w lewo, raz w prawo. Świadomy tej swojej nieskazitelnej, tak naprawdę świetnej pracy bokserskiej, po to, żeby się kiwnąć i ustrzelić Tomasza Narkuna. O, wraca się z deskami! Tomek Narkun był celny cios. Uśmiecha się Czużigajew. Jest to ciężki moment dla jeszcze mistrza kategorii półciężkiej, żyrafa w opałach. A widzieliśmy, jak olbrzymim underdogiem był, to chyba 4 przecinek ileś było po stronie Ibrahima Czużigajewa, a tymczasem jak na razie to Polak jest w olbrzymich tarapatach. Ale kreatywny, ale szybki jest Ibrahim. I chce wciągnąć się w swoją grę Tomka Narkuna, który wyraźnie już jest zraniony w tym pojedynku. Dwukrotnie odczuł potworną moc Ibrahima Czużigajewa. Ten z uśmiechem na twarzy, nakręcony, kontrolujący to, co dzieje się w klatce. I ten uśmiech też miał wczoraj na ważeniu. Zupełnie nie bał się mistrza kategorii półciężkiej. Pamiętajmy, że w ostatnich starciach Tomek Narkun często miał właśnie te problemy na początku walki. Przegrywał pierwsze rundy. Lewa ręka wyprostowana, aby utrzymać z dala od siebie Ibrahima Czużigajewa. Nie może nawet trafić za bardzo teraz przeciwnika, chociaż właśnie powinien pracować dużo tą lewą ręką, odpychać od siebie rywala, który naciera. Ale dynamiczny jest zawodnik z Czeczenii, ale jest wyszkolony, no naprawdę śmiertelnie niebezpieczny jest w tych pierwszych rundach. Zobaczymy, czy żrafa da radę przełamać. Po raz kolejny po tym lewym prostym, gdzieś bitym na dół, idzie ta prawa ręka, obszerny overhand. Znowu zahacza głowę Tomka Narkuna.
Już tylko 1 minuta i 5 sekund do końca tej pierwszej rundy. Pogrywa sobie. Oż teraz pokazał Czużigajew, że za nic sobie ma rywala, że nie da się wciągnąć w grę, a sam też go prowokuje. O, próba wysokiego kopięcia, poszedł za tą akcją, rzeczy na Tomek Narkun. Świetna, świetna walka, ale to jest pomysł, może właśnie te techniki nożne ze strony Tomka, ale momentalnie też odpowiedział Ibrahim. To, co na pewno gdzieś było w przeszłości problemem, to to, że Czużigajew w tej drugiej, trzeciej rundzie coraz mocniej słab, więc on też nie może tutaj się rzucić za wszelką cenę i zdaje się, że ma tego świadomość. Tempo tego pojedynku natomiast nie jest wcale zawrotne, tylko zrywami atakuje Czużigajew. On kontroluje oddech, nie tracąc sił, zdając sobie z tego sprawę, że to jest walka mistrzowska, odpowiednio selekcjonując te momenty na swoje akcenty. Teraz usłyszał, że 10 sekund do końca tej rundy Narkun, więc zrobił kilka kroków do przodu. Runda druga. Przeanalizował Czużigajew Narkuna, zauważył, że Narkun, jeśli trafia, to potrzebuje miejsca. Czużigajew cały czas wywiera presję, nawet jeśli odskakuje, to tylko na moment. Cały czas jest blisko po to, żeby nie stworzyć miejsca na te niebezpieczne, nieszablonowe techniki Tomka. No i musi odpalić tę szaloną żyrafę z Afryki, jak o sobie czasem mówi Tomek Narkun. Musi teraz wrócić do tego pojedynku, bo w pierwszej rundzie nawet dwupunktową przewagą mógł zakończyć Czużigajew. Z jednej strony niby powinien zaryzykować, ale znowu jak ryzykuje, to też się odsłania. Ale zobacz, co zaczął robić, pracować tą przednią ręką, to jest na pewno dobry pomysł. Karol Habras mówił, utrzymuje walkę w dystansie, ale po raz kolejny nurkuje z ciosem obszernym prawą ręką i brakiem Czużigajew. To jest najmocniejsza broń Czeczena w tym pojedynku. Nie jest naprawdę łatwo znaleźć w kategorii półciężkiej zawodników, którzy będą dużym wyzwaniem dla Tomka Narkuna w ostatnich latach, ale ten rywal był zapowiadany jako duże, realne wyzwanie. Jak na razie wszystkie słowa z trailera, które oglądaliśmy, się potwierdzają. Te stopujące kopnięcia, to wydaje mi się, że to jest naprawdę dobry pomysł na nacierającego Czeczena. Wyciągnięta lewa pięść, która ma dystansować, utrudniać skracanie odległości Ibrahimowi Czużigajewowi. Idzie ze swoją kombinacją Tomek Narkun, lewa kończy, prawa. A on też umie uderzyć przecież, 3 nokauty na koncie Narkuna. I rzeczywiście on najczęściej przecież poddaje rywali dopiero po tym, jak ich w stójce sprowadzi na ziemię mocnym ciosem. Dobry pomysł, lewym sierpowym rozszerzył gardę, prawy wszedł między ręce. Szuka tej prawej ręki i teraz nieobszernym z góry, ale podbródkowym próbował zaskoczyć Czużigajew Narkuna. Ale dynamiczny jest Czeczen, ale zrywa, ale szarpie tempem. Dopiero w wieku 20 lat zaczął trenować sporty walki Czużigajew, czyli bardzo późno jak na te dyscypliny. Idzie żyrafa po sprowadzenie. Naprawdę włożył sporo sił Tomek Narkun, aby przenieść tę walkę na matę. Natomiast utrzymuje pozycję na nogach Czużigajew. I udaje się zerwać ten uchwyt. Ale też ten uchwyt się rozerwał. Wydaje się Ibrahim, że troszeczkę ciężej oddycha, ale teraz trafia. Trafia i lokuje kolejne celne ciosy na głowie Tomka. A coraz bardziej rozbita twarz zawodnika ze Stargardu. Są mocne uderzenia, raz po raz poczuł krew Czużigajew, dostrzega momenty słabości Tomka Narkuna, ten próbuje odpowiadać. Świetna walka, raz ręce nisko, raz ręce wysoko, tak jakby cały czas starał się wpuszczać w swoją grę, grę bokserską, bo właśnie z tego znany, na tym najlepiej zna się Ibrahim. To jest kategoria półciężka, pamiętajmy, może tempo nie jest szaleńcze, ale każdy taki zryw też mnóstwo siły kosztuje i obaj panowie zaczynają trochę ciężej oddychać. To, na co zwróciłeś uwagę, martwiliśmy się i zastanawialiśmy się, jaką kondycję będzie miał Ibrahim w tym pojedynku, natomiast to Tomek jest zawodnikiem, który wygląda na bardziej zmęczonego w tym momencie, na tym etapie walki. No, przyjmowanie ciosów też na pewno osłabia trochę tę kondycję. Jeśli patrzymy właśnie na to przyjmowanie ciosów, to ciosy są nie tylko lokowane na głowę, ale również na korpus, a to zabiera piekielnie dużo kondycji i wie o tym Ibrahim. Widzimy, jaki on ma cały czas luz, ten oddech przyspieszył, ale on wie, co robi i wie, czego szuka w tym pojedynku.
coraz częściej, natomiast Czeczen opuszcza ręce, jakby chciały dotlenić mięśnie, które są również zmęczone wyprowadzaniem mocnych ciosów. Wspominał dzisiaj rano, że był chory około tygodnia temu i przez kilka dni nie mógł w ogóle trenować Ibrahim i to też na pewno gdzieś może odłożyć się w tym pojedynku. Zobaczcie, jak jest obita twarz Tomka Narkuna. Nawet Phil de Vries nie kończył walk z mistrzem kategorii półciężkiej tak rozbitym na twarzy. Ale świetny sposób też broni Ibrahim te ataki Tomka. Raz odskakuje, raz kiwa, raz przyjmuje na bloki, raz zbija te ciosy. Naprawdę bardzo duże wyszkolenie, jeśli chodzi o tą pracę strajkerską Czeczena. No i rozpoczął tę drugą rundę od ciosów prostych Tomek Narkun, ale po nich to jest już niemal wyłącznie bycie w defensywie w tej drugiej odsłonie. Ostatnie kilkanaście sekund do końca rundy drugiej. Ta runda również ucieka Tomkowi Narkunowi na kartach punktowych. To, o czym wspominałeś pod koniec pierwszej rundy. Ta pierwsza mogła iść nawet dwoma punktami na konto Czurigajewa. Sytuacja zaczyna się robić dla Tomka coraz bardziej skomplikowana. Ale pamiętajmy, że jest to pięciorundowy pojedynek i Tomek jest cały czas w tym starciu. Starcie numer 3. Teraz w trzech zwycięstwach berserkerów tutaj u nich w domu w Szczecinie robi się naprawdę nieciekawie dla tego czwartego, tego, który siedzi na tronie kategorii półciężkiej. Ale posłuchał Tomek to, co usłyszał w narożniku. Korzysta z tego swojego lewego prostego po to, żeby z daleka trzymać Ibrahima. Jest szybki w tym boksie Czurigajew. Nawet kiedy swoje ciosy rzuca, Narkun błyskawicznie rozpuszcza ręce, aby sierpowymi zaskoczyć żyrafę. Nogi to też była podpowiedź. Ciosy frontalne i zrobił już to trzykrotnie w tej trzeciej rundzie Tomek Narkun. Lewy prosty, kopnięcia stopujące frontalne. To może być właśnie to, co wpłynie na odwrócenie losów tego pojedynku. Tylko potrzeba konsekwencji, Albert, bo poprzednią rundę też zaczął Tomek Narkun wedle podpowiedzi swojego narożnika. Ale też Ibrahim bardzo dobrze potrafi czytać to, co robi Tomek Narkun. Jeśli będzie mówi, że jest przewidywalny, to na pewno coś przyszykuje na Tomka. Zajął w tej rundzie środek klatki. Nie chce oddać tego miejsca Tomek Narkun. To on chce wywierać presję. To on chce iść do przodu, nie oddając pola Czurigajewowi. Zmaga się doping dla żyrafy, ale tutaj potrzeba znaczących akcji. Tutaj potrzeba wziąć ten pojedynek w swoje ręce, przejąć stery. Tempo pojedynku spadło, ale w momencie, gdy zaczyna bić Ibrahim, to te ręce naprawdę poruszają się bardzo, ale to bardzo szybko. Ale jest to na pewno lepsza runda dla Tomka Narkuna, bo zaraz będziemy mieli 2 minuty za nami, a on tych ciosów już trafił więcej, chyba nawet niż w tych dwóch poprzednich odsłonach. Dobry front. Na zmianę. Raz z jednej, raz z drugiej nogi. Jeszcze ta lewa ręka teraz powinna kilka razy zaskoczyć reprezentanta Czurigajew Team, żeby było ciekawie. O! W pierwszej fazie tej rundy udawało się Tomkowi wywierać presję. Teraz troszeczkę już oddaje pola. Nie daje spychać się Czeczen. To już jest na tym etapie walki najdłuższe, największe wyzwanie, jeśli chodzi o obrony mistrzowskie Tomka Narkuna w kategorii półciężkiej. Ibrahim Czurigajew wciąga Tomka Narkuna w tych obronach na wody nieznane dla zawodnika ze Szczecina. Coraz bardziej ten pojedynek może właśnie wyglądać w ten sposób, że obaj zawodnicy będą starali się trzymać w baku więcej paliwa, nie szarżować, aby te kolejne dwie ewentualne rundy też mogli przeprowadzić podług swojego tempa. Piekielnie niebezpieczne są te zrywy Czurigajewa. Natomiast w tej trzeciej odsłonie Tomek Narkun już lepiej radzi sobie z utrzymywaniem dystansu, z utrzymywaniem z dala od siebie Czurigajewa. Pięknie trafił teraz w końcu po lewym, krótkim, prostym. Poszedł też prawy i doszedł do szczęki Czurigajewa. Ciężej oddycha Ibrahim. Dobry, ulokowany prawy ze strony Tomka. Czy uda mu się przetrwać i przełamać ten pojedynek? Wydaje mi się, że szanse na to coraz bardziej rosną. Oj, teraz zbyt długo pozostał w miejscu Tomek Narkun. Wystrzelił błyskawicznie lewym sierpem Ibrahim Czurigajew.
Puszczone już ręce Czuzigajewa. Łapie tego tlenu jak najwięcej, również w mięśnie. Ibrahim Czuzigajew. Błyskawicznie od tego momentu, kiedy zaczął trenować sporty walki. Zaczął też wygrywać na arenach międzynarodowych różnego typu zawody. Dwukrotnie został mistrzem świata w pankrationie Czuzigajew. Pięciokrotnie mistrzem Rosji w wszelkich sportach typu właśnie pankration czy sambo. To jest naprawdę absolutnie topowy zawodnik. Po raz kolejny ta sama akcja, która przynosiła najwięcej sukcesów w pierwszej i drugiej rundzie. Lewy na dół, by później wystrzelić prawą ręką nad lewym barkiem Tomka Narkuna. Bardzo dobre są te zrywy, niby uspokaja całość Ibrahim, po czym momentalnie doskakuje, raz lewy, prawy, raz zakończa overhandem, raz ciosem prostym. Teoretycznie widzieliśmy, że 8 ciosów trafił Narkun w tej rundzie, 6 Czuzigajew, ale pamiętajmy, że to są liczone tylko te takie bardziej znaczące ciosy i też nie wiemy, który z nich, z tych 6 i z tych 8 był najbardziej znaczący. Ale też kontrola oktagonu wydaje mi się, że bardziej jest na stronę Tomka, jednak on w tym starciu wybiera troszeczkę więcej presji. Teraz takie boczne kopnięcie obliki w wykonaniu Ibrahima Czuzigajewa już od dłuższego czasu. Rundy mistrzowskie w kategorii półciężkiej. Po raz pierwszy w historii 4. runda w pojedynku o tytuł dywizji do 205 funtów. I zaczyna lewą ręką Czuzigajew. Słyszeliśmy też podpowiedzi ze strony narożnika Tomka Narkuna, żeby jednak spróbował dojść do pasa i obalić Czuzigajewa. Ale rozkręca się, zobaczcie jak luźniej na nogach zaczął walczyć teraz Tomek Narkun, ale odpowiada za to od razu Czuzigajew. Tak jakby chciał pokazać, słuchaj, nie możesz tutaj teraz rozwinąć skrzydeł, ja cały czas jestem i kontroluję przebieg tego starcia. Bardziej senna, ta poprzednia odsłona. Być może to też był zamysł taktyczny Czuzigajewa, aby oszczędzić trochę sił na kolejną odsłonę. Rozpoczął agresywniej, natomiast teraz spokojniejszy fragment ze strony Czuzigajewa. Stara się dystansować Tomek Narkun, ale nie ma ciosów ze strony szczecinianina. Zaczyna krążyć Ibrahim, raz z jednej pozycji, raz z drugiej krąży niczym wolny elektron, po czym mam za chwilę, że za chwilę znowu doskoczy całą kanałatą ciosów. Dwa rzucone proste ze strony Narkuna, natomiast zabrakło odpowiedniego dystansu. Czai się Ibrahim, musi na to na pewno uważać Tomek, bo mam wrażenie, że za chwilę znowu się zerwie, albo kopnięciem, albo całą serią ciosów. Czy uda się Tomkowi ustawić Ibrahima na siatce, by wykonać to, co usłyszał w narożniku? Teraz próba skrócenia dystansu ze strony Czuzigajewa, stopujący cios Tomka Narku. Już dawno Tomek nie był tak porozbijany w swoich pojedynkach. I jeszcze ta ciutka balans. Stara się łamać uwagę Tomka Narkuna Czuzigajew. Bezpośredni lewy podbródko. Zaczyna nam to wyglądać, jakbyśmy już do końca pojedynku mieli oglądać właśnie takie trochę szachy ze strony Czuzigajewa. Jakby szukał już tylko pojedynczych akcji, żeby zaznaczyć rundy dla siebie, no ale musi przede wszystkim trafiać. Świetne zejście! Świetne zejście, próba pięcia za plecy, mamy już jedną nogę, mamy chwycony pas, ucieka Ibrahim, ucieka. Ale wskakuje za plecy Tomek Narkun, jeszcze gdzieś rwie cały czas go zawodnik z Polski, ależ to jest koń. Czy umęczy Ibrahima, mamy już jedną piętą nogę, mamy kontrolę, jest parter, na pewno dużo kosztuje to Ibrahima siły. Już przez momenty polował chyba na szyję Ibrahima Czuzigajewa, prawą ręką Tomek Narkun, ale też warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób próbował utrzymać walkę w stójce. Na nogach Ibrahim Czuzigajew. Zwracam uwagę na trzymanie rękawicy Ibrahim Czuzigajew, że Tomek Narkun właśnie w tym momencie poczyna sobie w klatce nieprzepisowej. A zobaczmy, Ibrahim spokojnie, czeka tylko, żeby nie popełnić jakiegoś błędu, nie zrywa się tutaj, żeby za wszelką cenę uciekać z tej pozycji. Sporo krwi na barkach zawodnika z Czeczenii, ale to nie jest jego krew.
poluje, poluje na duszenie za pleców. Żyrafa czyżby po raz kolejny skuteczna skręca swoje ciało i brakiem przeżygaje, utrudniając dopięcie tej techniki. Jest tylko jedna noga, do tego jeszcze zepchnięta ręką, ręka Tomka Narkuna. Nie powinien zagrozić w żaden sposób z tej pozycji Polak, tym bardziej, że pewnie nie ma siły, żeby gdzieś tam tak naciskowo zaatakować na Czuzigajewa. Ale cały czas ciśnie Tomek, ale nic sobie też nie robi z tego. Ibrahim pokazuje, wszystko jest ok, ciśnij, męcz się i tak mi nic nie zrobisz. Ale krzyczy narożnik. Z Berserker Steam, spokojnie, dawaj, to jest Tomek, twoja pozycja, dawaj, dawaj. Wyrwał głowę z uchwytu Tomka Narkuna, sam szukając przetoczenia i poprawy tej sytuacji. Czujny, czujny Czuzigajew. Złapany tak zwany baseball grip, tak jak łapiemy baseballa po to, żeby ściągnąć. Przełożył sobie rękę z prawej strony swojej głowy, co uniemożliwia znowu chwycenie szyi. Będzie na pewno czekał Czuzigajew, będzie starał się dotrwać do końca tej rundy. On ma świadomość, że może tą rundę oddać. Dziesięć sekund do zakończenia czwartej odsłony tego pojedynku. Pasywniejszy fragment walki. Nie chce oddać się pozycji za plecami brakiem Czuzigajew, przechwytując nadgarstek Tomka Narkuna. Dziesięć sekund, zmywa się Tomek Narkun. Krzyczy, krzyczy na rozdźwięk Berserker Steam, żeby bił, ale za mało było tych ciosów, żeby tutaj myśleć o jakimkolwiek przerwaniu. Spodenki białe, Czuzigajew, spodenki czarne. To jest runda, która może zadecydować o tym, na czyich biodrach za 4 minuty i 52 sekundy będzie wisiał pas kategorii półciężkiej. Nie ma miejsca na błędy. Czuzigajew zdaje sobie z tego sprawę, że nie może pozwolić Narkunowi skrócić dystansu. Z kolei on sam musi punktować w stójce. Pytanie też, jak te raperskie zapędy, ta ofensywa zapaśnicza Tomasza Narkuna wpłynęła na kondycję Czuzigajewa. Ja pamiętam jego walkę z Piotkiem Struzem, gdzie Piotrek naprawdę bardzo mocno przez dwie rundy dał radę go umęczyć tymi zapasami i potem Czuzigajew przegrał tą trzecią rundę. Tam wygrał z Piotkiem jednogłośną decyzję. Zszedł po nogi Tomek Narkun, ale to było zbyt sygnalizowane, zbyt wolne, żeby zaskoczyć Czuzigajewa. Natomiast czekamy na ciosy w tej ostatniej odsłonie, bo samym kontrolowaniem, samym gdzieś chodzeniem za rywalem żaden z panów rundy na swoją korzyść nie zapisze. Próba kopnięcia ze strony Tomka Narkuna, odpowiedź lewą ręką Czuzigajewa. Nie ma dynamiki już w tych akcjach, natomiast być może nawet te pojedyncze zrywy będą decydowały o tym, jak zapunktują tę rundę sędziowie. Lewy prost ze strony Narkuna. Odpowiedź się prawą ręką Czuzigajew. I muszą mieć w głowie świadomość, że tutaj każda akcja może być decydująca. Jeden błąd, jedno sprowadzenie w wykonaniu Tomka, jeden mocniejszy atak Czuzigajewa i to może przekonać sędziów do siebie. Czuzigajew zaprząkł nogi do roboty, ale jest naprawdę bardzo zmęczony. Świetny przechwyt i mocna, mocna kontra, ale nie robi to wrażenia na Tomku Narkuni. Dokłada lewą rękę, lewy prosty Czuzigajew. Na KSW 27 debiutował Tomek Narkun w tej organizacji. Na KSW 32 na Wembley w Londynie sięgnął po pas. 34 gale później może ten pas stracić. Wie Ibrahim, że nie może dać się zagonić pod siatkę. Próba zejścia ze strony Tomka Narkuna. Dwie ręce zadane pod uchwyty Tomka ze strony Ibrahima i wybrania to. Mamy cały czas stójkę tam, gdzie najlepiej się czuje Czuzigajew. Połowa ostatniej rundy za nami. Krzyczy ze wszystkich sił Artur Narkun. Krzyczy to trener Piotr Bagiński, żeby zaatakował, żeby się ruszył Żyrafa, żeby teraz właśnie poszedł i zostawił wszystko w klatce, co zostało w jego ciele. Bardzo dobrze, jeśli cofa się w tył Czuzigajew, to cofa się w tył i momentalnie krąży po kole. Nie cofa się długo w linii, przez to Tomek nie może ustawić zejścia, chociażby ataku, jakiegoś skoku kolanem, z czego jest dobrze znany. W
środku klatki Tomek Narkun, ale brakuje aktywności. Po raz kolejny próba sprowadzenia, ale fantastycznie odrzucone biodra Czyżygajewa broni kolejną próbę Tomka Narkuna. 100 sekund walki mistrzowskiej w kategorii półciężkiej. Czyżygajew aktywnie teraz zdaje sobie z tego sprawę, że trzeba podkręcić tempo, że ta runda być może jest decydująca na kartach punktowych. To samo powinien robić Tomek Nark. 100 sekund świetnego pojedynku, ale mam wrażenie, że jeszcze zaryzykuje na pewno jeden i drugi. Już czasu nie jest dużo. Czyżby ostatnie 30, 40 sekund to będzie prawdziwa wojna? No wydaje mi się, że wszyscy na to liczą. Pobijany, pokrwawiony, wyciągnięty na głęboką wodę Tomek Narkun. Trafia Ibrahim. Zrobił swoje w ostatnich sekundach kilkudziesięciu. Ibrahim Czyżygajew, nie było odpowiedzi Tomka Narkuna. Te ciosy też bite w powietrze. Sama kontrola nie wystarczy. Tu trzeba uruchomić pięści, czy też nogi. Czyżygajew już stara się gubić dystans Tomka Narkuna, nie pozwalając mu w żaden sposób wyprowadzać celnych uderzeń. Jest próba sprowadzenia ze strony Tomka Narkuna. Czy uda mu się ustabilizować walkę w parterze? Na razie walczy dobrze w obronie Czyżygajew. Świetna jest ta defensywa zapaśnicza Czyżygajewa. I krzyczy też narożnik zawodnika z Czeczenii, żeby uciekał spod tej siatki, żeby się nie dał, żeby przewalczył do końca. Teraz 10 sekund. Usłyszeli obaj te charakterystyczne deseczki. Czy jeszcze ktoś ruszy? Ruszył Czyżygajew. 6 lat, 2 miesiące, 15 dni. Tyle rządził Tomek Narkun. Ale czy to nie był ostatni dzień jego panowania? 2267 dni. Czy ten licznik ruszy w górę? Czy on został już w tym miejscu i na tym się zatrzyma? To był pojedynek, który miał naprawdę sporo emocji, zwrotów akcji. Początek dla Ibrahima Czyżygajewa. Później do głosu dochodził Tomek Narkun i ta ostatnia runda, być może decydująca na kartach punktowych. Ladies and gentlemen, winner by unanimous decision. And new KSW light heavyweight champion of the world, million first.